Mając lat osiemnaście, panna Izabela tyranizowała mężczyzn chłodem. Kiedy Wiktor Emanuel raz pocałował ją w rękę, uprosiła ojca, że tego samego dnia wyjechali z Rzymu. W Paryżu oświadczył się jej pewien bogaty hrabia francuski. Odpowiedziała mu, że jest Polką i za cudzoziemca nie wyjdzie. Podolskiego magnata odepchnęła zdaniem, że odda swoją rękę tylko temu, kogo pokocha, a na co się jeszcze nie zanosi, a oświadczyny jakiegoś amerykańskiego milionera zbyła wybuchem śmiechu. Takie postępowanie na kilka lat wytworzyło dookoła panny pustkę. Podziwiano ją i wielbiono, ale z daleka nikt bowiem nie chciał narażać się na szyderczą odmowę. Po przejściu pierwszego niesmaku, panna Izabela zrozumiała, że małżeństwo trzeba przyjąć takim jakie jest. Była już zdecydowana wyjść za mąż, pod tym wszakże warunkiem, aby przyszły towarzysz podobał się jej, miał piękne nazwisko i odpowiedni majątek. Rzeczywiście trafiali się jej ludzie piękni, majętni i utytułowani. Na nieszczęście jednak żaden nie łączył w sobie wszystkich trzech warunków. Więc znowu. Upłynęło kilka lat. Nagle rozeszły się wieści o złym stanie interesów pana Tomasza i z całego legionu konkurentów zostało pannie Izabeli tylko dwu poważnych: pewien baron i pewien marszałek. Bogaci, ale starzy. Teraz spostrzegła panna Izabela, że w wielkim świecie usuwa się jej grunt pod nogami, więc zdecydowała się obniżyć skalę wymagań ale że baron i marszałek, pomimo swoich majątków, budzili w niej niepokonaną odrazę, więc odkładała stanowczą decyzję z dnia na dzień. Tymczasem pan Tomasz zerwał z towarzystwem. Marszałek, nie mogąc się doczekać odpowiedzi, wyjechał na wieś, strapiony baron za granicę i panna Izabela pozostała kompletnie samą. Wprawdzie wiedziała, że każdy z nich wróci na pierwsze zawołanie, ale którego tu wybrać? Jak przytłumić wstręt? Nade wszystko zaś, czy podobna robić z siebie taką ofiarę, mając niejaką pewność, że kiedyś odzyska majątek i wiedząc, że wówczas znowu będzie mogła wybierać? Tym razem już wybierze, poznawszy, jak ciężko jej żyć poza towarzystwem salonów. Jedna rzecz w wysokim stopniu ułatwiała jej wyjście za mąż dla stanowiska. Oto panna Izabela nigdy nie była zakochaną. Przyczyniał się do tego jej chłodny temperament, wiara, że małżeństwo obejdzie się bez poetycznych dodatków, nareszcie miłość idealna, najdziwniejsza, o jakiej słyszano. Raz zobaczyła w pewnej galerii rzeźb posąg Apollina który na niej zrobił tak silne wrażenie, że kupiła piękną jego kopię i ustawiła w swoim gabinecie. Przypatrywała mu się całymi godzinami, myślała o nim i kto wie, ile pocałunków ogrzało ręce i nogi marmurowego bóstwa. I stał się cud. Pieszczony przez kochającą kobietę, głaz ożył. A kiedy pewnej nocy zapłakana usnęła, nieśmiertelny zstąpił ze swego piedestału i przyszedł do niej w laurowym wieńcu na głowie, jaśniejący mistycznym blaskiem. Siadł na krawędzi jej łóżka, długo patrzył na nią oczyma, z których przeglądała wieczność, a potem objął ją w potężnym uścisku i pocałunkami białych ust ocierał łzy i chłodził jej gorączkę. Odtąd nawiedzał ją coraz częściej i omglewającej w jego objęciach szeptał on, Bóg światła, tajemnice nieba i ziemi, jakich dotychczas nie wypowiedziano w śmiertelnym języku. A przez miłość dla niej sprawił jeszcze większy cud, gdyż w swym boskim obliczu kolejno ukazywał jej upiększone rysy tych ludzi, którzy kiedykolwiek zrobili na niej wrażenie. Raz był podobnym do odmłodzonego generała Bohatera, który wygrał bitwę i z wyżyn swego siodła patrzył na śmierć kilku tysięcy walecznych. Drugi raz przypominał twarz najsławniejszego tenora, któremu kobiety rzucały kwiaty pod nogi, a mężczyźni wyprzęgali konie z powozu. Inny raz był wesołym i pięknym księciem krwi jednego z najstarszych domów panujących, inny raz dzielnym strażakiem który za wydobycie trzech osób spłomieni na piątym piętrze dostał legię honorową. Inny raz był wielkim rysownikiem, który przytłaczał świat bogactwem swojej fantazji, a inny raz weneckim gondolierem albo cyrkowym atletą nadzwyczajnej urody i siły. Każdy z tych ludzi przez pewien czas zaprzątał tajemne myśli panny Izabeli, każdemu poświęcała najcichsze westchnienia, rozumiejąc, że dla tych czy innych powodów kochać go nie może i każdy z nich za sprawą bóstwa ukazywał się w jego postaci w pół rzeczywistych marzeniach. A od tych widzeń oczy panny Izabeli przybrały nowy wyraz, jakiegoś nadziemskiego zamyślenia. Niekiedy spoglądały one gdzieś ponad ludzi i poza świat, a gdy jeszcze jej popielate włosy na czole ułożyły się tak dziwnie, jakby je rozwiał tajemniczy podmuch, patrzącym zdawało się, że widzą anioła albo świętą. Przed rokiem w jednej z takich chwil zobaczył pannę Izabelę Wokulski. Odtąd serce jego nie zaznało spokoju. Prawie w tym samym czasie pan Tomasz zerwał z towarzystwem i na znak swoich rewolucyjnych usposobień zapisał się do resursy kupieckiej. Tam z pomiatanymi niegdyś garbarzami, szczotkarzami i dystylatorami grywał w wista, głosząc na prawo i na lewo, że arystokracja nie powinna zasklepiać się w wyłączności, ale przodować oświeconemu mieszczaństwu, a przez nie narodowi za co, wywzajemniając się dumni dziś garbarze, szczotkarze i dystylatorzy, raczyli przyznawać, że pan Tomasz jest jedynym arystokratą, który pojął swe obowiązki względem kraju i spełnia je sumiennie. Mogli byli dodać spełnia co dzień od dziewiątej wieczór do północy. I kiedy w ten sposób pan tomasz dźwigał jarzmo stanowiska panna izabela trawiła się w samotności i ciszy swego pięknego lokalu nieraz mikołaj już twardo drzemał w fotelu panna florentyna zatkawszy sobie uszy watą na dobre spała a do pokoju panny izabeli sen jeszcze nie zapukał odpędzany przez wspomnienia Wtedy zrywała się z łóżka i odziana w lekki szlafroczek całymi godzinami chodziła po salonie, gdzie dywan głuszył jej kroki i tylko tyle było światła, ile go rzucały dwie skąpe latarnie uliczne. Chodziła. A w ogromnym pokoju tłoczyły się jej smutne myśli i widziadła osób, które tu kiedyś bywały. Tu drzemie stara księżna, tu dwie hrabiny informują się u prałata, czy można dziecko ochrzcić wodą różaną. Tu rój młodzieży zwraca ku niej tęskne spojrzenia, albo udanym chłodem usiłuje podniecić w niej ciekawość. A tam girlanda panien, które pieszczą ją wzrokiem, podziwiają albo jej zazdroszczą. Pełno świateł, szelestów, rozmów których większa część, jak motyle, około kwiatów krążyły około jej piękności. Gdzie ona się znalazła, tam obok niej wszystko bladło. Inne kobiety były jej tłem, a mężczyźni niewolnikami. I to wszystko przeszło. I dziś w tym salonie chłodno, ciemno i pusto jest tylko ona i niewidzialny pająk smutku, który zawsze zasnuwa szarą siecią. Te miejsca, gdzie byliśmy szczęśliwi i skąd szczęście uciekło. Już uciekło. Panna Izabela wyłamywała sobie palce, ażeby pohamować się od łez, których wstyd jej było nawet w pustce i w nocy. Wszyscy ją opuścili. Z wyjątkiem hrabiny Karolowej, która, kiedy wezbrał jej zły humor, przychodziła tu i szeroko zasiadłszy na kanapie, prawiła wśród westchnień. Tak, droga Belciu, musisz przyznać, że popełniłaś kilka błędów nie do darowania. Nie mówię o Wiktorze Emanuelu, bo tamto był przelotny kaprys króla. Trochę liberalnego i zresztą bardzo zadłużonego. Na takie stosunki trzeba mieć więcej, nie powiem taktu, ale doświadczenia, ciągnęła hrabina skromnie, spuszczając powieki. Ale wypuścić, czy jeśli chcesz odrzucić hrabiego saint August, to już daruj. Człowiek młody, majętny, bardzo dobrze i jeszcze z taką karierą. Teraz właśnie przewodniczy jednej deputacji do Ojca Świętego i zapewne dostanie specjalne błogosławieństwo dla całej rodziny. No, a hrabia Szambor nazywa go Cher Cousin. Ach, Boże! Myślę, ciociu, że martwić się tym już za późno, wtrąciła panna Izabela. Alboż ja chcecie martwić, biedne dziecko? I bez tego czekają cię ciosy, które ukoić może tylko głęboka wiara. Zapewne wiesz, że ojciec stracił wszystko, nawet resztę twego posagu. Cóż ja na to poradzę? A jednak ty tylko możesz radzić i powinnaś, mówiła hrabina z naciskiem. Marszałek nie jest wprawdzie Adonisem, no ale gdyby nasze obowiązki były do spełnienia łatwe, nie istniałaby zasługa. Zresztą, mój Boże, któż nam broni mieć na dnie duszy jakiś ideał? O którym myśl osładza najcięższe chwile. Na koniec mogę Cię zapewnić, że położenie pięknej kobiety mającej starego męża nie należy do najgorszych. Wszyscy interesują się nią, mówią o niej, składają hołdy jej poświęceniu, a znowu stary mąż jest mniej wymagający od męża w średnim wieku. A Ciociu! Tylko bez egzaltacji, Belciu, nie masz lat szesnastu i na życie musisz patrzeć serio. Nie można przecie dla jakiejś idiosynkrazji poświęcić bytu ojca, a choćby flory i waszej służby. Wreszcie pomyśl, ile ty przy twym szlachetnym serduszku mogłabyś zrobić dobrego, rozporządzając znacznym majątkiem. Ale, ciociu, marszałek jest obrzydliwy. Jemu nie żony trzeba, ale nianiki, która by mu ocierała usta. Nie upieram się przy marszałku, więc baron, baron jeszcze starszy, farbuje się, różuje i ma jakieś plamy na rękach. Hrabina podniosła się z kanapy. Nie nalegam, moja droga, nie jestem sfatką, to należy do pani Meliton. Zwracam tylko uwagę, że nad ojcem wisi katastrofa. Mamy przecie kamienicę, którą sprzedają najdalej po świętym Janie także nawet Twoja suma spadnie. Jak to? Dom, który kosztował sto tysięcy, sprzedadzą za sześćdziesiąt? Bo on nie wart więcej, bo ojciec za dużo wydał. Wiem to od budowniczego, który oglądał go z polecenia Krzeszowskiej. Więc w ostateczności mamy serwis srebra. Wybuchnęła panna Izabela, załamując ręce. Hrabina ucałowała ją kilkakrotnie. Drogie kochane dziecko mówiła łkając, że też właśnie ja muszę tak ranić ci serce. Słuchaj więc. Ojciec ma jeszcze długi wekslowe, jakieś parę tysięcy rubli. Otóż te długi, uważasz, te długi ktoś skupił kilka dni temu w końcu marca. Domyślamy się, że to zrobiła Krzeszowska. Co za nikczemność, szepnęła panna Izabela, ale mniejsza o nią. Na pokrycie paru tysięcy rubli wystarczy mój serwis i srebra. Są one warte bez porównania więcej, ale kto dziś kupi rzeczy tak kosztowne? W każdym razie spróbuję, mówiła rozgorączkowana panna Izabela. Poproszę panią Meliton, ona mi to ułatwi. Zastanów się jednak, czy nie szkoda tak pięknych pamiątek? Panna Izabela roześmiała się. Ach, ciociu, więc mam wahać się pomiędzy sprzedaniem siebie i serwisu, bo na to, ażeby zabierano nam meble, nigdy nie pozwolę. Ach, tak, Krzeszowska, to wykupywanie weksli, co za ohyda. No, może to jeszcze nie ona. Więc chyba znalazł się jakiś nowy nieprzyjaciel, gorszy od niej. Może to ciotka Honorata, uspokajała ją hrabina. Czy ja wiem, może chce dopomóc Tomaszowi, ale zawieszając nad nim groźbę. Lecz bądź zdrowa, moje kochane dzieci, ale. Na tym skończyła się rozmowa w języku polskim gęsto ozdobionym Francuszczyzną, co robiło go podobnym do ludzkiej twarzy, okrytej wysypką. W jaki sposób nowi ludzie ukazują się nad starymi horyzontami? Początek kwietnia. Jeden z tych miesięcy, które służą za przejście między zimą i wiosną. Śnieg już zniknął, ale nie ukazała się jeszcze zieloność. Drzewa są czarne, trawniki szare, i niebo szare. Wygląda jak marmur poprzecinany srebrnymi i złotawymi nitkami. Jest około piątej po południu. Panna Izabela siedzi w swoim gabinecie i czyta najnowszą powieść Zoli, Kartka Miłości. Czyta bez uwagi. Co chwilę podnosi oczy, spogląda w okno i półświadomie formułuje sąd, że gałązki drzew są czarne, a niebo szare. Znowu czyta, spogląda po gabinecie i półświadomie myśli, że jej meble kryte błękitną materią i jej niebieski szlafroczek mają jakiś szary odcień i że westony białej firanki są podobne do wielkich sopli śniegu. Potem zapomina, o czym myślała w tej chwili i pyta się w duchu, o czym ja myślałam. Ach, prawda, o kweście wielkotygodniowej. I nagle czuje ochotę przejechania się karetą, a jednocześnie czuje żal do nieba, że jest takie szare, że złotawe żyłki na nim są tak wąskie. Dręczy ją jakiś cichy niepokój, jakieś oczekiwanie, ale nie jest pewna na co czeka. Czy na to, ażeby chmury się rozdarły, czy na to, ażeby wszedł lokaj i wręczył jej list zapraszający na wielkotygodniową kwestę. Już taki krótki czas a jej nie proszą. Znowu czyta powieść, ten rozdział, kiedy podczas gwiazdzistej nocy pan Rambo naprawiał zepsutą lalkę małej Joasi. Helena tonęła we łzach bezprzedmiotowego żalu, a opad żywe radził, ażeby wyszła za mąż. Panna Izabela odczuwa ten żal i kto wie, czy gdyby w tej chwili ukazały się na niebie gwiazdy zamiast chmur, czy nie rozpłakałaby się tak jak Helena? Wszakże to już ledwo parę dni do kwesty, a jej jeszcze nie proszą. Że zaproszą, o tym wie, ale dlaczego zwłóczą? Te kobiety, które zdają się tak gorąco szukać Boga, bywają niekiedy nieszczęśliwymi istotami, których serce wzburzyła namiętność. Idą do kościoła, ażeby tam wielbić mężczyznę. Mówił opat żywe. Poczciwy opat. Jak on chciał uspokoić tę biedną Helenę, myśli panna Izabela i nagle odrzuca książkę. Opat żywe. Przypomniał jej, że już od dwóch miesięcy haftuje pas do kościelnego dzwonka i że go jeszcze nie skończyła. Podnosi się z fotelu i przysuwa do okna stolik z tamburkiem, z pudełkiem różnokolorowych jedwabiów, z kolorowym deseniem. Rozwija pas i zaczyna gorliwie wyszywać na nim róże i krzyże. Pod wpływem pracy w sercu budzi się otucha. Kto tak jak ona służy kościołowi, nie może być zapomnianym przy wielkotygodniowej kweście. Wybiera jedwabie, nawłóczy igły i szyje wciąż. Oko jej przebiega od wzoru do haftu. Ręka spada z góry na dół, wznosi się z dołu do góry, ale w myśli zaczyna rodzić się pytanie dotyczące kostiumu na groby i toalety na wielkanoc. Pytanie to wkrótce zapełnia jej całą uwagę. Zasłania oczy i zatrzymuje rękę, suknia, kapelusz, okrywka i parasolka. Wszystko musi być nowe. A tu tak niewiele czasu i nie tylko nic nie zamówione, ale nawet nie wybrane. Tu przypomina sobie, że jej serwis i srebra już znajdują się u jubilera, że już trafia się jakiś nabywca i że dziś lub jutro będą sprzedane. Panna Izabela czuje ściśnięcie serca za serwisem i srebrami, lecz doznaje niejakiej ulgi na myśl o kweście i nowej toalecie. Może mieć bardzo piękną. Ale jaką?